Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja i jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka, ekonometria, finanse i wiele innych. Całość oferty naturalnie możecie znaleźć na zadania.projekt.pl, a dzisiaj Wam chciałam pokazać zadanie polegające na przemnożeniu macierzy w ramach generalnie matematyki powtórzeniowej, a dokładniej algebra macierzy mnie interesuje. I teraz zobaczcie, jeżeli mamy do wykonania działanie, czyli policzenie macierzy C, które stanowi iloczyn A razy B, to musimy zwrócić uwagę, że nasza macierz A posiada wymiary 3 na 3, czyli 3 wiersze na 3 kolumny. Jeszcze raz pokażę, 3 wiersze, bo już na innym filmie to pokazywałam, na 3 kolumny, jak się oznacza wymiary dowolnych macierzy, a druga macierz jest macierzą kolumną tak zwaną, bo ma 3 wiersze, a tylko jedną kolumnę, czyli jeden wiersz, pierwszy, drugi i trzeci. I teraz zasada jest taka, w macierzach robi nam różnicę, czy ja mnożę macierz A razy macierz B, czy macierz B razy macierz A, bo muszą być odpowiednie wymiary. Zwróćcie uwagę, że macierz A ma drugi wymiar, ten jakby poprawny, po prawej stronie 3 kolumny i druga macierz B ma 3 też wiersze, czyli tu liczba kolumn musi być zgodna z liczbą wierszy. Dlaczego? Bo jeżeli ja przemnożę ten wiersz razy tą kolumnę, otrzymam ten wynik. Jeżeli przemnożę ten te wartości tego wiersza razy tą kolumnę, otrzymam ten wynik. Jeżeli te elementy przemnożę razy te elementy, otrzymam wyniki tutaj. Oczywiście, że możecie sobie wpisać, dosłownie tak jak ludzie początkujący wpisują, że to jest na przykład równa się to, co tutaj mamy, razy to plus, zobaczcie na formułę, jak to wpisuję, plus to razy to plus to razy to. I teraz, jeżeli kliknę sobie Enter, to mam wynik obliczenia w postaci formuły sumy przemnożeń tych elementów razy te elementy. Jest tutaj jasno powiedziane, co przez co jest mnożone. Zwróćcie uwagę i zatrzymajcie ewentualnie film. Tak samo trzeba by było zrobić przemnożenia tych elementów razy te elementy i tutaj wpisać. Tak samo te elementy przemnożone razy te elementy tutaj wpisać sumy. Ale żeby było szybciej i nauczyć się czegoś nowego można było, polecam Wam tak. Po pierwsze, zauważyć, że jeżeli przemnożę macierz 3 na 3 razy 3 na 1, to wynikiem przemnożenia jest 3 na 1. Dlaczego? Bo jeżeli ta trójka zewnętrzna tutaj musi się zgadzać z tą trójką wewnętrzną, to wyniki przemnożenia A razy B daje mi tutaj ta trójka od lewej strony i ta jedynka od prawej strony, czyli jakby zewnętrzna, jakbym powiedziała przy przemnożeniu. Czyli mam zapisane, że wynikiem jest przemnożenia 3 na 1. Jeżeli teraz chcę zapisać to w postaci formuły, to najlepiej zaznaczyć sobie ten obszar trzech wierszy i jednej kolumny i wpisać formę równa się macierz kropka iloczyn i otworzyć nawias. Teraz musimy wpisać pierwszą tablicę, która jest do przemnożenia, pierwszą macierz, a potem zaznaczyć po średniku drugą tablicę, czyli macierz, którą ja muszę. Zamykamy całość nawiasem okrągłym, czyli Shift i ponad zerem mamy nawias okrągły i znowu wciskam Ctrl, Shift i Enter. Jeżeli nie wcisnę tego Enterka razem z Shiftem i z Kontrolem, tylko wcisnę sam Enter, na pewno wyskoczy mi błąd. I teraz zwróćcie uwagę, że jeżeli cokolwiek zmienię, czyli na przykład z tej siódemki zrobię 0, wynik przemnożenia naturalnie nam się zmieni tych macierzy. Na pewno musicie pamiętać o tym, że jeżeli na przykład mam macierz 3 na 4, a druga macierz ma wymiary 4 na czy 5 na 4, to ja takich dwóch macierzy, tak jak tu widzicie, nie mogę ze sobą przemnożyć, bo czwórka, która jest w tej macierzy, nie jest zgodna z tą piątką, która jest w drugiej macierzy, czyli te wymiary wewnętrzne nam się nie zgadzają. Gdybyśmy mieli teraz przykład, że pierwsza macierz ma wymiary 3 na 2, a druga ma wymiary 2 na 7, to na pewno wynikiem przemnożenia byłaby macierz 3 na 7.
I tak samo byśmy musieli zaznaczyć obszar, na przykład 3 na 2, czyli 3 na 2, który nas interesuje. O, takie by miało wymiary. Druga macierz by miała dwa wiersze, a aż 7 kolumn, czyli tu jest 4, 5, 6 i 7. I byśmy musieli, żeby przemnożyć takie dwie macierze, gdzieś zaznaczyć w arkuszu kalkulacyjnym obszar o wymiarach 3 wierszy, 7 kolumn i rozpisać właśnie tą formułę, którą tu użyłam, czyli macierz iloczyn, zgodnie z tym, co tutaj Wam pokazałam. Okej, okay. Ja na ten czas kończę omawianie tego zadania. Naturalnie dotyczyło mnożenia macierzy, oczywiście z zachowaniem wymiarów tych macierzy. Tutaj musicie się tego pilnować. Jeżeli potrzebować będziecie z mojej strony pomocy, jak najbardziej możecie pisać od razu na adres mailowy zadania@projektymałpa.pl z łącznikami. Gdy będę miał możliwość, na pewno odpiszę. Was proszę o subskrypcję, udostępniajcie filmy znajomym, korzystajcie z całej wiedzy. Na pewno umieściłam dzisiaj film o transpozycji macierzy. Niedługo pojawią się kolejne filmy, więc korzystajcie z wiedzy i uczcie się jak najwięcej. Pozdrawiam.